Drugi dzień. Rozpoczynam. No, 6:11. Wstałem coś koło 5. Butelki zostawiam, nie biorę ich. Nie chce mi się ich wozić. Buty? Buty wezmę. Buty wezmę. Rower. Nie mam pokrowca na rower. Chociaż w nocy tylko troszkę pokropiło, nie padał deszcz. Teraz widzę, że się wypogadza. Jedziemy na śniadanko. 120 km, nie więcej. Do zobaczenia na trasie. Zamek w Bobolicach. Nie wiem, byłem tam? Nie byłem chyba. Ale nie wchodzę. Ale świetny, bo jaka skała tam jest. Pewnie jest nieczynne. Nie wiem, gdzie się wchodzi, chyba po tamtej stronie. A cofnę się, zobaczę. No niestety, nikt nie przewidział, że Manfred będzie spał w krzakach. Kurczę, jak osłonięty, nie można nic zobaczyć. I że będzie chciało w 6:30 zobaczyć zamek. No trudno. Może kiedyś jeszcze, za jakieś 30-40 lat, wrócę tutaj. A jednak jadę do zamku. Nie ma nikogo, nie ma kasy. Otwarte. Źle wjeżdżałem od tyłu. Zobaczymy sobie zameczek, proszę Państwa, w Bobolicach. Największe wrażenie jednak z tej strony robi zamek, bo z tamtej to już goście hotelowi tam stają, jadą do domu. Niestety środek zamknięty, a i tak pewnie bym nie wchodził do środka, to... No nic, udało mi się obejrzeć zamek w Bobolicach. Ruszam dalej. Z Bobolic do Mirowa mam 1 km, a do Żarek 8 km. Tak więc chyba w Żarkach robię pierwszy postój i śniadanko z kawą. A jeszcze co do biwaku, w nocy jak zaczęło kropić, bałem się, że będzie ulewa. Sprawdziłem na mapie, określiłem swoje położenie i chmura była nad moim namiotem. No to jest niepoważne. Tak, działa radar. Wczoraj nie działał, bo nie miałem uchwytu. Dzisiaj działa. Inna sprawa, namiot suchy, zero. Taki wiadomo, po nocy troszkę wilgotny, ale nie mokry. Spakowałem go. Śpiwór tak samo. Także odchodzi mi suszenie. Jednak spanie po takich lasach suchych jest lepsze niż na łąkach. Na łąkach jest rosa i wiąże to się zawsze z suszeniem sprzętu. Zamek w Mirowie. Kurczę, blisko miałem. Jak byłem w Mirowie, blisko miałem, żeby podjechać do Bobolic. A jednak mi się nie chciało, no. A to szosowo nie był problem. Na Mirowie byłem. Także jego tylko z mojego lotu drona. Nie wiem, czy widzę. O, nawet nie wejdziemy. No, tak wygląda. Skałka, mur. I lecimy piękną ścieżką rowerową przez las. Siomo, śpi kościół. W namiocie błąd. Ale ma miejscówkę zajebistą. A ja się kuźwa po lasach chowam. Ale nie, no w lesie była bajka. Mogłem się na golasa wykąpać. A tu? No jak? Na golaso. Miejscowość Żarki. O, i delikatesy sklep. To ja idę do sklepu. Tu są te stodoły. Już wam kiedyś je pokazywałem, omawiałem. Tak więc może następnym razem. A ja się zawracam do delikatesów. Na jedzonko. Zabawiłem w Żarkach ponad godzinę. Śniadanie i nie uwierzycie, ale w sklepie metalowo-przemysłowym pod numerem 25 kupiłem pojedyncze zestawy. Zawracam się.
pojedyncze zestawy kluczy Imbus. No ale jednak, żeby dokręcić śrubkę z licznika, potrzebowałem 2,5. Musiałem kupić cały jeden zestaw. Kobiecinka bardzo miła miała. Zresztą wiecie co, powiem wam, że żarki bardzo mili ludzie są. Byłem w sklepie mięsnym, kupiłem sobie szynki drobiowej. I kobieta się pyta, gdzie jadę, dokąd jadę, że jej syn startuje w Tour de France amatorów w tym roku i właśnie jedzie na Tour de France amatorów. Uwierzycie? Chłopak z żarek. Kurczę, no i pyta się co, jak, dokąd jadę, gdzie jadę. Bardzo mili ludzie, bardzo. Potem poszedłem do piekarni, kobieta też bardzo miła. Super, żarki. Od dzisiaj moja ulubiona miejscowość na wyjeździe. Zresztą nawet podoba mi się nazwa tej miejscowości. Nie przedłużając, mam prowiant, mam wodę. Ruszam w drogę, bo się coś chmurzy. Sieć tych leśnych dróg asfaltowych, no jest niesamowita tutaj na Orli Gniazda. Że też ja się wczoraj musiałem upchać po tym piachu, ale dzisiaj no z nawiązką mi się odwdzięczają. Mam MP3 i słuchawki bezprzewodowe, ale kurczę, zepsuł mi się przełącznik. No i wczoraj przez całą noc się mi wyładowały. A tak się zastanawiam, czy jest MP3 z radiem. Moja ma radio, ale żeby posłuchać radia, muszę mieć podłączone słuchawki przewodowe. A czy jest MP3, gdzie można słuchać radia bezprzewodowego? Ja wiem, że nie wszyscy lubią radio, ja też nie przepadam, ale na przykład jak są mistrzostwa Europy w piłkę, chętnie bym sobie posłuchał, nie wiem czy Jedynka, program pierwszy radia, czy w ogóle transmituje, czy w ogóle gdzieś są transmisje radiowe. Ja uwielbiam transmisje radiowe meczy, kiedy nie mogę obejrzeć, świetnie się je słucha, ale już dawno nie słuchałem i dlatego nie wiem. No i też ciekawi mnie, czy po prostu jest MP3, gdzie można słuchać radia bezprzewodowo. Suluszowice. Tak? 23 kilometr, napiszę w opisie. No świetne jest to pobocze na drodze. Naprawdę da się wyznaczyć jakby ścieżkę rowerową. Zresztą tutaj jest pewnie duży ruch rowerowy i ma to rację bytu. Tutaj po prawej widzicie znak, jak się mają zachować kierowcy, wyprzedzić, wrócić. No, jestem pod wrażeniem. 25 kilometr. Dziś chyba więcej asfaltów będzie. Złego słowa nie powiem. Pogoda jak na razie dla kolarza wymarzona, nie ma słońca, ale jest ciepło. A godzina dopiero za 15:09. Gravel zawsze będzie mi się kojarzył z pięknymi widokami, z jazdą w terenie, komfortem na złych asfaltach, drogach, ale przede wszystkim słuchanie muzyki. Uwielbiam słuchać muzykę jeżdżąc gravel. Ale dlaczego? Ale no, po co? No, pytam się. Tak miło było. No dobra, źle nie jest. Leci mi utwór w słuchawkach. Słucham go już 7 raz pod rząd.
Nie lubię zmian. Lubię słuchać, chodzić w to samo miejsce, to samo robić. Są utwory, które idealnie pasują do tego, aby je puścić, jadąc takim terenem. No ale YouTube nie wybacza złodziejstwa intelektualnego. To są te momenty, gdzie prawdziwi bikepackerzy z ekscytacji sikają w swoje pampersy w spodenkach, a mnie krew zalewa, że takim ulepem jadę. Choć widokowo, no nie jest najgorzej. 32 kilometr. Może uda mi się tutaj wstawić opis. Co to za pola? Jak ci bikepackerzy, których widzę, a nie to sakwiarze. Ale kościółek ładny, parafia świętego Idziego w Zrębicach. Kościół świętego Idziego założony za czasów powstania sołectwa w Olsztynie. Teraz będę zmyślał, bo przeczytałem, ale już nie pamiętam. Za czasów Kazimierza Wielkiego znajduje się tutaj obraz świętego Idziego. I no to jest ten kościół, który powstał od początku. Był tam gruntownie remontowany w 1652 roku. No czuć taki zapach takiego, no, takiego chrześcijaństwa starego. Tyle z sakralnych opowiastek. 33 kilometr, no. A jego imię 33. Jakoś tak było. Piękna pogoda. 61 kilometr. Wiecie, jak zepsuć sobie taką świetną wycieczkę bikepackingową, ubrać gacie jakiegoś chińskiego producenta. X-Tigery to najgorsze gacie, jakie kiedykolwiek moja pupa miała. Przez 60 km zrobiły spustoszenie w moim tym. No tam. Na szczęście miałem drugie zapasowe, no i jakoś daję radę, ale czuję, że no okrakiem chodził będę przez miesiąc. Wiem, smaruję, ale to nic nie daje, po prostu ta wkładka jest do wyrzucenia. Trzeba w końcu się przeprosić i kupić dwie pary jakiś porządnych spodenek na długie dystanse, bo tam do stówki można objeździć. I podejrzewam, że te X-Tigery no to jednak nie na taki upał, gdzie ciało się poci, tylko może na chłodniejsze dni, ale tak czy siak się poci. No nic, 62, no drugie tyle muszę dzisiaj zrobić. Ale jedzie się fajnie. No, cześć gości. No i tyle. Droga serwisowa vis-a-vis ekspresówki. No co? Źle się nie jedzie. Tylko te najgorsze są te no, co szczypią, jak się nazywają, pokrzywy. Ale tak to jako tako idzie. Może zabrzmi to pretensjonalnie, nie, pretensjonalnie, ale zapach,
niesamowity jest zbóż. Postanowiłem trasę zmienić. A może mi się uda, wrzucę wam mapkę. Po lewej stronie biegła droga polna, a tutaj no jest taka, no wiem, że asfaltowa, ale tym polnym, piaskowym ulepem, no naprawdę nie chciało mi się jechać. Objeżdżam kawałek, ale podejrzewam, że szybciej będę robiąc objazd, niż jechać. No to nie jest szutrowa droga, tam nie była, nie? 78. Nieubłaganie zbliżam się do setki. Jest jakaś woda, ale nie sądzę, żeby tu było dojście. Albo przynajmniej jakaś piata od 22 km. Wiozę litrową wodę na plecach i próbuję gdzieś stanąć, ale żeby była wiatka i napić się kawy. Chcę wam pokazać patent, jaki sobie ostatnio obmyśliłem. Ale czujecie, 22 km nie ma nic. Nic a nic. Jest tu na biwak przepiękne, ale nie wolno, bo jest zakaz. Jest to jakaś wspólnota wsi. Rządowy Fundusz Polski Ład, gmina Program Inwestycji Strategicznych, gmina Miedźno. Proszę państwa, tu jest siłownia na chmurce. Podejrzewam, że nikt mi tu krzywdy nie zrobi, jak sobie tu siądę i kawę wypiję. Żeby zrobić kawę, do tej pory musiałem wozić dwa kubki. No i strasznie mi to irytowało. I postanowiłem coś zmienić. Teraz tak. Gaz. Maszynka. I żeby nie wozić drugiego kubka, biorę woreczek metalizowany. Do czego? Zaraz wam pokażę. Teraz zagotuję wodę i przygotuję wodę na kawę. Woda na kawę mi się już gotuje. Z puszki po piwie. I teraz tak, zawsze potrzebowałem drugi kubek, żeby przelewać, a nie potrzebuję teraz, ponieważ tak, kawę przesypuję, mam mieloną do miarki. Kawę mam mieloną, wiem ile to jest, 15 gram. Sekunda jeszcze. 15 gram kawy. Kawę odkładam, żeby mi nie przeszkadzała. I teraz żeby się nie poparzyć, choć to jest tytanowy kubek, ale nagrzewa się. Przelewam wodę do metalizowanego pojemnika. A odwrotnie, żebyście widzieli. Przelewam filtr. To jest Hario 1 i filtr 1. Pięknie. Po przelaniu wsypuję kawę. I zalewam strumieniem prawie jak z konewki. Może nawet lepszy. Ile wody? Po prostu wcześniej zmierzyłem sobie, ile wchodzi 300 ml wody do tego metalizowanego, do tej metalizowanej torebki. I wiem, ile przelać. Można wolniej. Ja tam się nie cyrtolę. Zalewam wszystko.
i gotowe. I kawa się robi, nie muszę mieć drugiego opakowania. Przed chwilą prowadziłem rower, ale chciałem wam oszczędzić już narzekania na piachy. Ale tutaj ponownie wjechałem. Pisze droga pożarowa. Liczę, że będzie utwardzona, tak jak tutaj. A mam taki skrót przez las. No szkoda, żeby to robić asfaltem. 101 kilometr już jest na liczniku. No nic się nie dzieje, naprawdę. No nic się nie dzieje, oprócz ubywających kilometrów, no i tyle. No proszę Państwa, jak ja się cieszę, że ja tędy nie zrezygnowałem jechać. Jednak drogi pożarowe to drogi pożarowe. Ciekawe, czy jest w ogóle mapa, gdzie są zaznaczone właśnie drogi pożarowe. Wtedy mógłbym spokojnie ulepy wyeliminować, bo droga pożarowa jest zawsze przejezdna w takiej formie jak teraz. Może ktoś wie, piszcie, czy jest mapa dróg pożarowych. Długość tej szutrówki, ale jest po prostu idealna. Chyba jeszcze nigdy nie jechałem tak idealną drogą pożarową, zwaną shooter. Tak się zastanawiam, gdzie popełniłem błąd, czy planowałem trasę i zaznaczyłem gravel, a potem przekładałem odcinki. No bo niemożliwe, żeby takim terenem komod puścił mnie przy trasie turystycznej. No to tylko znowu dowodzi, że bikepackingowo muszę planować trasę jako trasa turystyczna, a zjeżdżać na wybrane odcinki szutrowe, jeśli będą przez kogoś polecane, bo na mojej turze były kilka odcinków, chyba nawet ten, co jechałem teraz tą drogą pożarową, był polecany. A tak po prostu nie ma co na siłę pchać się w lasy, jechać takimi ulepami. No ładnie jest, miło, cicho, ale to gdybym jechał samym rowerem, nie dość, że człowiek ciężki, bikepacking, wszystko wyładowane, w miarę cienka opona 40, no to lipa to jest. Ale nic, tutaj skręcam w lewo. No już kawałek i za chwilę będę na drodze asfaltowej i następny taki odcinek omijam, skracam, bo już widzę objazd. To co jechałem, to co szedłem tym piachem, nie uwierzycie, ale to był dojazd pożarowy. Także no, jak gdzieś ktoś zadba o drogę pożarową, że jest śutrowa, to jak najbardziej, ale tak jak tutaj, sam piach, no to co zrobić? Robię objazd asfaltowy. Następny ten odcinek tak samo był po piachu. No to sobie objeżdżam to. Miałem ten odcinek ominąć. Robię taką pętlę, ona będzie niepełna, bo wjazd na tą pętlę był tam troszkę wcześniej, na jakimś 120 km i były piachy. A teraz tutaj jadę na Załęczański Łuk Warty. I zauważyłem teraz właśnie na mapie, że wytyczyłem szlak cały czas łukiem warty, do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet nie jest kreskowana trasa, tylko jest czarna, taka czarna, cienka linia. To jest po prostu leśny jakaś ścieżyna. Ale wcześniej jest taka droga jak tutaj, także łuk zobaczę i potem zboczę w lewo. Czyli widzimy się za jaki domeczek. Bo ja zmniejszę okulary ubrać, bo nic nie widzę. O ludzie, chyba jagi. Nie lubię domów, które nie mają dostępu do światła. Widzimy się na łuku. Tam słyszycie odgłos warty. To jest jakiś zabytek, ale tu nie wolno wchodzić. I to jest tyle. To jest ten łuk warty dosłownie
Tam jest chyba jakiś wodospad, że tak szumi. I z tego, co patrzę na mapę, to ja już od tej warty odjeżdżam. O ludzie! Nie wiem, czy tam będziecie w ogóle widzieć, chyba nie. Warta brudna jak diabli. No nic, żałuję w ogóle, że tu przyjechałem. No, nie wiem, jak do tego doszło. Tu według komota jest ścieżka mała, taka wąska. Chyba zaraz mnie ktoś tu odstrzeli i będę żywym strachem na... żywym strachem na wróble. Daję słowo, już dzisiaj nie wjeżdżam w żadne siutry. Nie wiem, okolice tutaj... Nawet nie wiem, gdzie jestem. 129 kilometr. Tutaj, proszę Państwa, nie ma siutrów. Nie ma... Kurwa, rzeka tu jest, nie przekroczę jej. A jednak... Znalazłem. O, nie do wiary, tylko że pola tu są. Ale mi pokrzywo pokuje. O, ja pierdziele, czuję tutaj kąpanie. Proszę Państwa, zjechałem jako rekomendacja. To sprawdziłem na mapie. To jest shooter z rekomendacją Komota. Fajny shooter ze skrzyżowaniem. I ten na pewno wybrałem, patrząc na mapę. Resztę te ulepy po piachu, to po prostu patrzyłem, trasa przerywana, no i lecę. 134 kilometr. Może w opisie napiszę, skąd dokąd jest ta trasa. Przy 140... Nie, od, inaczej. Od 140... Od 142... 140... Od 104... Wybaczcie. Na 142 kilometrze zatrzymałem się, bo zjeżdżałem ze ścieżki rowerowej i patrzyłem w tą trasę. I tak sobie myślę, początek był no niezachęcający, ale sobie myślę, próbuję. I na koniec dnia po prostu kolejny odcinek szutrowy. To oczywiście jest droga pożarowa. Ale jak niedużo trzeba ze skrajności w skrajność. Wieczór układam je do snu takimi świetnymi szutrami, naprawdę. Cieszę się, że nie muszę się męczyć, iść piechotą, tylko mogę spokojnie sobie jechać. Tak się zastanawiam, czy nie uderzyć tutaj w las. No przecież jest świetny. I zrobić tutaj biwak, i rano wyjść i podążyć szutrem, niż wyjechać, bo za chwilę wyjadę z tego lasu i będę szukał potem gdzieś, a tutaj spokojnie się prześpię. Tak też robię. Proszę Państwa, kończę tutaj aktywność i idę szukać noclegu, a jak znajdę, to jeszcze parę słów zamienimy. Dziś taka miejscówka. W sumie zrobiłem 144 km, nie popatrzyłem ile przewyższenia, ale to podam Wam jutro. Już wykąpany, umyty, wszystko pochowane. Muchy latają. Trzymajcie się, do jutra. Muszę sprawdzić pogodę, czy będzie padać, czy nie.